Drogi młody człowieku, ciąg dalszy tego, co dobrze, abyś wiedział, wchodząc w dorosłe życie, żeby się nie był bardzo rozczarowany, a przygotowany, żebyś był przygotowany na to, co się będzie dziać w twoim życiu z tobą, a nie tylko z tobą. Czyli informuję cię, że przez twoje życie będą przechodzić różni ludzie, tak jak przed chwilą, ale będziesz przechodził ty przez różne sytuacje, ale jedno zostanie ci to, że jeżeli ty się zakochasz bez pamięci w swojej kobiecie, poczujesz się za nią odpowiedzialny, zaczniesz o nią dbać, a potem pojawi się to, co się zazwyczaj pojawia, czyli potomstwo, i będziesz dbał nie tylko o żonę, ale i o potomstwo, będziesz w pocie czoła pracował na chleb powszedni z masełkiem, z szyneczką czy z inną wędlinką, to zacznie się u ciebie wydzielać hormon związku. I ten hormon związku to nie jest jeden, to jest cała grupa. To jest dehydropiandosteron, to jest wazopresyna, to jest oksytocyna, tego jest cała masa, i ta cała masa spowoduje, że ty nie będziesz potrafił żyć bez swojej kobiety. I to dotyczy ponad 90% facetów. Owszem, jakiś tam niewielki odsetek, którzy byli wychowywani przez matkę niezainteresowaną wychowaniem, w ten sposób zostali uodpornieni na coś takiego. Natomiast pozostałe 90% facetów nie dość, że się czuje odpowiedzialnych za swoją połowicę, to na dodatek nie potrafi bez niej żyć. I to znaczy, że niezależnie jak ona się zmieni, ty będziesz ją kochał, będziesz ją kochał, może już nie tą romantyczną miłością, no może już nie tą namienną, bo będziesz widział, że są inne 6 razy szczuplejsze, inne 17 razy milsze, inne, które są 324 razy chętniejsze, to jednak nie będziesz w stanie spakować walizki i odejść. Dlatego informuję cię, żebyś wiedział o tym, że twój los zazwyczaj jest przesądzony w momencie ślubu. Ty nie będziesz w stanie, chyba że byłeś wychowywany przez jakąś matkę, która tak w okresie, kiedy się kształtował twój charakter, czyli kiedy byłeś mały, bardziej była zainteresowana dyskotekami niż czym innym, to wtedy masz szansę, że jesteś socjopatą i cię to nie dotyczy. No, ale jeżeli nie jesteś socjopatą, to nie będziesz potrafił rozwieść się ze swoją kobietą. I weź to pod uwagę, że ty przysięgając, bierzesz przysięgę na poważnie. Ty, nie ona.